I on im powiedział, powtórzcie teraz takie coś. Jestem młody, jestem głupi, wiem prawie nic, a zatem będę podległy moim starszym. A wiecie, gdzie to usłyszałem? Usłyszałem to właśnie od jednego z tych młodych ludzi. On powiedział, ten człowiek nas tak bardzo kochał. On nie chciał, żebyśmy zepsuli sobie życie. Dlatego powiedział nam, byśmy tak powiedzieli. My tak zrobiliśmy i naprawdę szanowaliśmy go jeszcze bardziej. Uświadomiliśmy sobie, że mamy jeszcze wiele rzeczy do nauczenia się poprzez podległość starszym. Tak, wiele rzeczy możemy się nauczyć, jeśli naprawdę nauczymy się najpierw być podległymi. I teraz w ten sam sposób, rozdział 3, werset 1. Wy, żony, bądźcie podległe mężom swoim, którzy nie są posłuszni słowu. On tutaj mówi o nienawróconych mężach, bezbożnych, nienawróconych mężach, a wy o was, o pobożnych żonach. Możecie ich zdobyć bez słowa, poprzez wasze postępowanie, żony. Słyszeliście taką historię o małym chłopcu? Jego mama i tata ciągle mówili do niego, Jasiu, nie rób tego, nie rób tamtego. I kiedy poszedł do szkoły, nauczyciel pyta się, jak masz na imię? A on mówi, jestem Jasiu, nie rób. Ponieważ oni mu tak ciągle mówili, Jasiu, nie rób, Jasiu, nie rób. On pomyślał, że to jest chyba jego imię. A jakie jest imię twojego dziecka? Ktoś tam, nie rób. Nie no, musi być lepszy sposób, by pomóc naszym dzieciom, by lepiej sobie radziły. Nawet kiedy są trochę starsze,